Rozpoczynamy od wstawienia na naszą mapkę rozjazdu krzyżowego, tak zwanego Anglika. Następnie nadajemy rozjazdowi nazwę. W moim przypadku będzie to rozjazd numer 4. I po spacji dodajemy A, B, C, D oddzielone od siebie przecinkami. W przypadku dużych map dodajemy przed cyfrą skrót nazwy stacji. Następnie od żółtych punktów widocznych na górze i na dole oraz od niebieskiego wyprowadzamy żółte tory niewidzialne. Następnie końce wyprowadzonych przed chwilą torów. Żółtych niewidzialnych łączymy przy pomocy niebieskiego toru niewidzialnego. Może być także dalej żółtym połączenia robione, ale niebieski lepiej widać na przykładzie. Następnie łączymy także niebieskim punkty na krzyż. Jak widzimy, automatycznie wstawiają się napędy zwrotnicowe. W moim przykładzie nie będą one używane, więc muszę je usunąć i wstawić te, których użyję, a użyję napędów DKW dostępnych na stacji załadowczej Auranu. Tak więc najpierw dodajemy napędy niewidzialne po prawej stronie u góry i na dole. Są oznaczone jako DKW Untrape 1. Następnie u góry po lewej stronie dodajemy napęd widzialny DKW Untrape 2, a na dole DKW Untrape 2A. Następnie zmieniamy nazwę napędów, rozpoczynając od lewego dolnego napędu. Nadajemy mu nazwę 4A i później zgodnie z ruchem odwrotnym wskazówek zegara nadajemy kolejno nazwy 4B, 4C i 4D kolejnym napędom. Następnie punkty łączenia torów przesuwamy do czerwonych punktów na rozjeździe. Musimy to zrobić dokładnie, tak żeby później nie było żadnych problemów z rozjazdem. Teraz wstawiamy latarnię zwrotnicową. W moim przypadku będzie to latarnia także z DKW. Dodajemy ją klikając w sam środek rozjazdu. Następnie konfigurujemy latarnię we właściwościach, ustawiając kolejne napędy, tak jak są w rzeczywistości na rozjeździe, po stronie lewej i prawej latarni. Teraz sprawdzamy, czy wszystko leży na swoim miejscu. Jeżeli nie, tak jak to w moim przypadku napęd 4B, przesuwamy go we właściwe miejsce. Teraz sprawdzamy efekt końcowy naszych prac.
czyli czy napędy przestawiają się parami. Powinno być 4A z 4B oraz 4C z 4D. Po kilkakrotnym kliknięciu na napędy powinna zacząć działać latarnia. I to wszystko.